No i co, wlazłem w krzaki z kamerką, ale nie odważyłem się gadać tam przy cięciu liści. Tak postaram się ustawić tutaj dźwięk, żeby ten szelest wspaniały, cudowny, idealny do snu był słyszalny, a mój głos tylko tam się delikatnie rozpościerał w tle. Słuchajcie, dzisiaj bardzo wcześnie skończyliśmy pracę, bo o godzinie 14:30 przygrzało troszeczkę. O, to moja łapa, moja. Musiałem sobie kamerkę inaczej ustawić, żeby nożek było widać. Miało być 29 stopni, no i tam troszeczkę przygrzałem. No i poszliśmy do domu dosyć wcześnie. A tutaj nachodząco cięcie liści. To samo co w tamtej szklarni, tylko różnica jest taka, że w tej dużej szklarni tutaj rzucamy liście między szyny, między tory, a tam liście szły bezpośrednio pod półki. Wcale nie jestem tu taki szybki, żeby nie było. To jest normalne ruchy. Teraz nie ma dużo tych liści, jakoś tak jest to wszystko urządzone, że tniemy po jeden, dwa, maks. Czasami się zdarza trzy liście, ale to już maksymalnie. No jest taka różnica, że ten nożyk, który tam mam w swojej łapie, ma zabezpieczenie takie, żeby ostrzem po pomidorach nie ciachać. I rzeczywiście, słuchajcie, przy zrywaniu, tak jak mi się trafiło, rzadko, bo rzadko, ale ja się cieszę, ale jak się trafiło, zrywanie to uciętych, pochlastanych pomidorów trafia się bardzo mało. No i co mam mówić? To jest akurat jestem w terenie takim tutaj. O, tu musiałem kamerkę przerzucić, że w innym miejscu troszeczkę jestem. Kamerkę musiałem. Co ja miałem mówić? Zapomniałem. Dobra, okej. Okay. A, no, że ten nożyk, to ja to zabezpieczenie jest. Dobra, to się trochę zawiesiłem teraz. Kamerą macham jak cholera, ale to nic. Znaczy ta temperatura mi tam nie przeszkadzała za bardzo, bo to 28-29 stopni dla mnie to jest jeszcze normalka. Tam oczywiście się troszeczkę zgrzałem, troszeczkę się spociłem, ale tylko naprawdę troszeczkę. Z opuszczania kierownik ściągnął nas o godzinie 12. A powiem wam, że tam na tym opuszczaniu u góry jest przyjemniej, jeżeli ten wiaterek powiewa przy uchylonych oknach, niż na dole w tych krzakolach. A tam zwróćcie uwagę, w tym filmiku widać, że mam takie niebieskie rękawki. Ja je specjalnie kupiłem jeszcze w zeszłym roku, jak tam pracowaliśmy. Moja córka, tam koleżanka i ja kupiłem takie rękawki do siatkówki. Osłony, ochrony, żeby sobie nie pobijać za bardzo piszczeli przed ramion. Powiem wam, że one się bardzo sprawdzają, bo są przewiewne. Dosyć wytrzymałe i są dopasowane do ciała. Zauważyłem, że ludzie, którzy pracują z nami, no i pracowali też na przykład też tam, robią to ze skarpetek, ale ze skarpetek to tak nie za bardzo. Ale dobra, no jak trzeba, to oczywiście, nie ma problemu. Ja to zawsze coś wymyślam, kurde. I sobie znalazłem coś takiego na Decathlonie. Tamte miałem czerwone, a te mam niebieskie. A jeszcze odnośnie czasu pracy, bo tak przerażeni niektórzy jesteście, że tyle godzin w robocie i tak dalej. W tej chwili, słuchajcie, o, w tej chwili jest naprawdę, no, długo się siedzi w tej szklarni, no. Ale mi to, po pierwsze, mi to nie przeszkadza, po drugie, to się skończy, bo jest sezon teraz akurat taki, że ten dzień jest dłuższy, trzeba to wcześniej zrobić i tak dalej, i tak dalej. No ale później zejdziemy na pewno do tych godzin. Na razie jest 9,5 godziny dziennie pracy czystej. Potem zejdziemy do 9, potem do 8,5, do 8 możliwe, nie wiem. W tej szklarni jeszcze nie robiłem cały sezon, także nie wiem, jak to będzie wyglądało dalej. No i takie pomidorki. To tak jest ta sama odmiana pomidora, co w tamtej szklarni. Ponoć, nie wiem, jak w tym roku, ale sadzonki przyjechały aż z Polski. Jest tego tutaj, jest tej roboty i właśnie jest w ten sposób, że te liście nie są zapuszczone, że nie ma ich aż tak bardzo na dole, tylko jeden, dwa, trzy odsłonięte
posunięty tros i to wszystko. Na razie kończę. Trzymajcie się. Cześć.